Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio mieliśmy zmianę czasu i żona mówi, że jej się w Mazdzie nie zmienił czas. A powinien, bo przecież bierze z GPS-u. No to popatrzmy, co tu słychać. W tej chwili mamy godzinę 17:50. No, tutaj rzeczywiście 16:50. Ciekawa sprawa. Ustawienia. Zegar. No i jest synchronizacja GPS zaznaczona. Więc czemu się nie zmienił? A może tutaj trzeba czas letni zaznaczyć? Nie ma tika, no to dajemy tika. No i momentalnie się zmienił. 17:50. Ale to co będzie zimą? Muszę odklikać znowu, bez sensu. Skoro jest synchronizacja GPS, to po co w ogóle to robią taki wybór? A jak teraz odklikam? I z powrotem 16:51, czyli czas zimowy. Powiem szczerze, że nie pamiętam, czy ja coś takiego robiłem w zeszłym roku, ale może robiłem. Napiszcie, jak macie w innych Mazdach, 6 i tak dalej, 30. Czy nie jest to bez sensu? Po co wybierać, czy z letni, czy zimowy, skoro jest synchronizacja GPS, no to powinien być czas ten, co jest aktualny, tak jak telefon sam się zmienia i tyle. Dzięki, trzymajcie się.